Czołem, kochani! Szczęść Wam Boże! Jak Wam idzie odliczanie dni do przyjścia Pana Jezusa? W tym temacie mam do Was pytanie. Czy to prawda, że dzisiejsza Ewangelia każe nam łatać dziury w drogach i budować autostrady? I co wspólnego ma z tym Święty Mikołaj? Tak więc powoli, mała czołóweczka i ruszamy ze Słowem Bożym! Taki dzień jak dziś, wielu chciałoby zostać pomocnikiem świętego Mikołaja. Natomiast w historii świętego biskupa jest to opowiadanie, że to bardziej on był pomocny dla innych. Jedną z najbardziej znanych legend jest o tym, jak pomógł trzem dziewczynom, najbardziej ich ojcu. Ojciec bowiem był człowiekiem niezbyt dobrym. Nie troszczył się o nic innego, jak tylko o pełną kieszeń pieniędzy. Gonił za złotem, gonił za majątkiem. Aż w końcu zaczął źle inwestować, popadł w długi i wpadł na okrutny pomysł. Że żeby pozbyć się wszystkich kłopotów, sprzeda swoje córki w niewolę. Kiedy dowiedział się o tym święty biskup Mikołaj, postanowił pomóc i uratować dziewczynę. Nocą, gdy nikt nie widział, zakradł się i do domu, gdzie mieszkały, przez komin wrzucił sakwę z pieniędzmi, która wystarczyła na to, by wykupić pierwszą z nich i zapewnić jej dobry posag. Po paru dniach przyszedł z drugą paczką pieniędzy, znowu nocą, by nikt nie widział, wrzucił przez komin i kolejna. Tym razem druga już dziewczyna mogła czuć się uratowana. Wtedy ojciec zaczął coś podejrzewać. No bo jak to tak, to ale dlaczego? Skąd to się bierze? Postanowił poczekać. Aż w końcu nocą zauważył, jak święty biskup przychodzi, wrzuca przez komin pieniądze w zawiniątku, nikomu nic nie mówiąc, odchodzi z powrotem. Wtedy on jako ojciec zawstydził się bardzo, że zapomniał kochać swoje córki. Wtedy też dzięki Mikołajowi nawrócił swoje serce, zmienił swoje postępowanie. Zapragnął żyć miłością. Mało tego. Nawrócił się, został chrześcijaninem i prawdziwym pomocnikiem świętego biskupa Mikołaja. Dziś w Ewangelii słyszymy słowa z samego początku Ewangelii według świętego Marka. Posłuchajcie. Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Jak jest napisane u proroka Izajasza. Oto ja posyłam wysłańca mego przed Tobą. On przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni. Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki. Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do Niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od Niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. Oto słowo Pańskie. Słysząc dziś Ewangelię o świętym Janie Chrzcicielu, słyszymy także słowa, że jest on posłany, by przygotować przyjście Pana Jezusa. Głosi chrzest nawrócenia, ale jednocześnie umie powiedzieć, że to nie jest najważniejsze, nie ten chrzest w wykonaniu jego, bo po nim przyjdzie sam Chrystus, który będzie chrzcił Duchem Świętym i mocą. Dzisiaj, kiedy słyszymy w Ewangelii, że mamy prostować ścieżki dla Pana, to nie chodzi o to, byśmy wybudowali nowe, wielkie autostrady, ale byśmy potrafili przygotować drogę naszego serca, by po niej mógł przyjść do nas sam Chrystus. Jak to zrobić? Najlepiej, kiedy zrezygnujemy ze zła. Najlepiej, kiedy wrócimy na drogę Bożych przykazań i wierności Ewangelii. Ktoś się spyta,
Ale w jaki sposób? Dobrze jest, kiedy skorzystamy z sakramentu pokuty i pojednania. Kiedy uczynimy dobry rachunek sumienia. Pomyślimy o tym, co zrobiliśmy dobrego, co zrobiliśmy złego. Kiedy będziemy żałować za grzechy. Kiedy z tych grzechów szczerze się wyspowiadamy. Kiedy postanowimy sobie mocną poprawę, że już więcej do tych grzechów nie wrócimy. I gdy zadośćuczynimy Panu Bogu i ludziom, wynagrodzimy i naprawimy nasze zło. Wtedy możemy być pewni, że drogi, ścieżki naszych serc są otwarte i przygotowane dla Boga. Dziś w Ewangelii słyszymy, jak święty Jan wzywa nas i woła: prostujcie ścieżki dla Pana. To znaczy, że mamy umiejętnie do Boga się nawrócić. To znaczy, że mamy zechcieć na nowo Go pokochać, że mamy iść drogą Jego przykazań i Ewangelii. Ale dzisiaj także przykład i postawa patrona dnia, świętego Mikołaja, uczy nas, że nie wystarczy, nie pomoże nam to, że sami się nawrócimy. Powinniśmy też zadbać, by do Boga mogli powrócić ci, którzy są wkoło nas. Jak to zrobić, ktoś się spyta. Czy to jest w ogóle możliwe? Tu też dobrze podpatrzeć świętego Mikołaja. On czynił dobro, troszczył się o drugich. Jeśli my tacy będziemy, to z pewnością naszym przykładem życia i czynionym dobrem zachwycimy innych i oni także zechcą iść razem z nami prostą ścieżką na spotkanie przychodzącego do nas Pana. Okej! Mam nadzieję, że wszystkie dzieci już wiedzą i rozumieją, że jeśli chcemy pomóc i sami przygotować się na święta, to nie trzeba nam przebierać się za elfa. Możemy zostać pomocnikami świętego Mikołaja, czyniąc innym dobro. Możemy też sami przygotować się na czas przyjścia Pana Jezusa, kiedy zadbamy o czystą duszę i adwentową spowiedź. Mam nadzieję, że mamy teraz jedno wielkie KPW. Jeśli podobało Wam się dzisiejsze kazanie, pomyślcie, może któryś z Waszych kolegów jeszcze tego nie słyszał. Może jakaś koleżanka o tym nie wie. Wyślijcie im ten film. Tak pomożecie głosić Ewangelię. Dziękuję Wam. Do zobaczenia za tydzień. Szczęść Wam Boże.